Jo, witam wszystkich bardzo serdecznie, jedziemy z następnym questem. Dobiłem 26 level i robiłem to na pajączkach. Także tam jeszcze mógłbym robić, ale one już są niebieskie, błękitne. Drugi poziom. I tam już exp jest bardzo słaby, także tam już się nie opłaca być. Także jesteśmy w Gludin. Stoimy koło Leopolda i u Leopolda bierzemy tego questa. Nie wiem, jak to się po angielsku czyta, Vanquish Remnants czy coś. Ja to tutaj zaraz zamieszczę tą nazwę. Generalnie robicie go sobie. Tak samo jak te wszystkie inne na pajączki i na grzybki. Czyli tym razem biegniemy do obozu Mahumów, tak? I tam są różne Mahumki i w zależności od tego, jakie Mahumy bijemy, takie dostaniemy te odznaki, tak? No i teraz tak, zasada jest taka, jak w każdym tym, jakby tam było pokazane, że mamy zbić 10, tutaj możemy bez limitu to zbijać. Ale znowuż, tak jak na oczkach, to czego się dowiedziałem, to najbardziej podobno opłaca się właśnie zbić 10-11 tych itemków zdobyć. I to wtedy jest najwięcej kasiory. Zaraz wam pokażę, zrobimy jeden przebieg. Ja tutaj jestem cały czas na sprzęcie takim, jaki miałem, czyli top no grade, mage staff i do tego na BSS będziemy grali, nie? Bo to pozwala mi na jeden strzał ubić mobka. Jeśli używam tego nawet z MP-em, to jeszcze mi zostaje taki skrawek, że muszę jeszcze pałką walnąć. No i mi się to nie podoba z tego względu, że iż zaraz zobaczycie. Patrzcie na to. Tyk, tyk, tyk. Abonent camp, tak? Abonent camp. Ok, cyk. Wbijamy. I generalnie patrzcie. Środeczek. Można szukać sobie na obrzeżach. Ja się tutaj wbiję w środek. Wam pokażę, jak to wygląda. Tu generalnie jest szukanie mobów tak na każdej innej jakby lokacji. Zobaczcie, tu są party, które cały ten środek sobie zagrabiły. Ostatnio to ja byłem chyba tutaj i tutaj było w miarę luźno. Zaraz. Tutaj, nie wiem czy tutaj, ale dobra, ale tutaj pójdziemy. I patrzcie, tutaj w grupkach stoją magowie. Ja też muszę sobie znaleźć taką miejscówkę, gdzie będzie mało w miarę ludzi i będzie respawn mobów dobry, nie? Zakładka już jest otwarta na questach, ale tu widzę, że jest dużo ludzi. To tutaj może nie. Tam obejdziemy ten obóz tutaj. Patrzę tam, gdzie nie ma ludzi. Tylko tam, gdzie nie ma ludzi, to też może nie być potworków. No i generalnie jest tego biegania, ale opłaca się i używać SOE, i właśnie tutaj teleportować. Nie trzeba nigdzie biegać. Także tutaj sobie stoicie. O, i... O, a nie, to jest oficer, a ja na zielonych wtedy byłem. Czekajcie, to oficer to też jest na dwa strzały, to lipa. Mogłem empa kurde wziąć. No emp też za 500 powiedzmy jest. O, widzicie, zielone schodzą na strzał. I takich na tych zielonych właśnie siedzę. O, i wpadł itemek czerwony, czyli to chyba ten najsłabszy itemek. O, cyk. O, i tutaj też nie wyszło. No. Wtedy miałem lepszą lokację. Miałem na strzał. O kurde. Dobity. Niech sobie weźmie kasiory, bo mu skalesowałem. Ale no niestety trochę tutaj tak trzeba grać, nie? Bo bez tego to lipa. O, jak jest na strzał, to jeszcze nie ma problemu, nie? Bo to ktoś na poczętego moba jak ma. No niestety, jestem magiem i muszę sobie radzić, nie? Nie wszyscy powiedzą, wiesz, kalesowanie nie jest fajne, ale tutaj są takie warunki bojowe, że to po prostu, no nie można inaczej. Moim zdaniem. Tutaj ten nic mi nie mówią, te niki. To tu nie byłem, albo się pozmieniali. Albo się pozmieniali. No gdzieś tutaj byłem ostatnio. O, właśnie chyba tutaj, gdzie ten glebasik stałem. O, tutaj. I tutaj właśnie się pojawiały te zielone. A tutaj teoretycznie te są trochę droższe. O, już był szybszy, dobra. Nie będę mógł psuł. Ale to mogę, to biorę. To nie będę patrzył. Dobra. Gwardy schodzą na strzał. O, no to gwardy. I co tam jeszcze było na strzał? Tutaj już wziął. Dobra, bo on też zrobi, też sobie pójdzie, nie? Bo to jest taka wymiana. Ripley tu stoi. O, ten też powinien na strzał pójść. Tak, tu była ta moja miejscówka. Możecie korzystać, jak mi nie ma. Dobra. I tutaj 2-3 się pojawiają. Nie trzeba biegać, tylko to trzeba być szybkim, nie? Jak się pojawi, to od razu deska jakaś biega. O, jest tutaj oficer. Cyk. Też na dwa strzały. No trudno, mam pełne many to na potrzeby filmiku, ale normalnie to bym szukał mobów na jeden strzał. Albo z empem bym przyszedł, o. Ale mówię, empa trzeba zapłacić. Za reckę to już bardzo, bardzo rzadko dają za reckę. Bardzo rzadko dają za reckę.
Dobra, ten nie zabija na strzał, mogłem go puknąć, kurkę wodną. No, widzicie? Tam już jest. Ile mam ich? 4, 2. No to już jest 6. To jeszcze potrzebuję 4. I oddamy questa i zobaczycie, jaka to jest kasiora. No i zobaczymy, jaki będzie czas, nie? Od momentu, jak włączyłem nagranie, to jest już 5 minut. Na jednego buffka z MP-em, jak dobrze miejscówę znajdę, to 3 razy jestem w stanie tu obrócić. I 3 questy na jednego MP-a zrobić. W sensie 3 razy oddać, nie? O to mi chodzi. O, tutaj ten na szczęście nie gra. Stoi sobie, to tutaj można coś po... ten. Okej, ten też nie zszedł teraz. Nieraz jest tak, że jakby za połowę ten zabiera czar. Nie wchodzi w całości. I one całkiem sensownie lecą. Nie tak jak te grzybki czy pajączki, że nieraz 5 nie wejdzie. Tutaj zazwyczaj co drugi wchodzi, albo prawie zawsze każdy. Już. Dawać. No i tutaj będę siedział, nie wiem, do 28, bo one są zielone. 28-30, jakoś tak. Zobaczymy, jak to będzie mi się tutaj kalkulowało. Chyba że w międzyczasie znajdę jeszcze lepszego questa. To oczywiście wam powiem, nie? Kurde. Za dużo magów na metr kwadratowy. O, i tam już też nie zdążę. Zdążę. Dobra, nie obrócił się. O, jeszcze ten skończył. To będzie wolne zaraz. No i mówię, nie powinno być, że na jednego ten. Powinno być na jeden strzał, nie? A nie na dwa strzały. Ale mówię, dobra, już znalazłem taką pozycję, to nie będę zmieniał, bo będę biegał po całym obozie i będę tracił czas tylko. O, cyk. Tutaj mogę go z pałki na dwa razy, no to też jest słabo. Te buffy co mam, to WWW wyżebrałem. A tamta reszta to moje self buffy. Ile mam? 5, 4, jeszcze jeden albo dwa sobie wezmę, zobaczymy jak się pojawią. Ja staram się na 11 chodzić. Dobra, jestem szybszy od niego. Kurde, ale on dostanie badża. Ale lipa. To że supliery są ten. Muszę tutaj zępem starać się przychodzić, bo teraz się spieszyłem. Mówię szybko, szybko. Jest poniedziałkowy wieczór. A już nie było żadnego gościa, co by mi empa dał. Przy GK. Bo wcześniej to sprawdziłem. I za 1000 to nie biorę, nie? Tam do 500 jak chcą, to jeszcze wezmę. Ale za 1000 za deny nie biorę buffa. Za drogi dla mnie. 6, 4. Dobra, wpadnie jeszcze jeden? Jeszcze nie wpadł. Dobra, to zostańmy tu jeszcze. Kurde, zabrał mi. Tyk. Wpadnie czy nie wpadnie? Tyk. Ale, o, teraz damy 3 razy. Struggler. Tyk. Jeszcze raz. Dobra, tu już mam 10. Dobra, dawaj, jeszcze jeden. Jest 7, dobra, i lecimy. Cyk. O, kolega z tego. Kolega z TPK. Dobrze. No, i tak to będę sobie tu siedział. To jest upierdliwe, bo to praktycznie ile minut? 8 minut, a i tak lokację miałem słabą. Żeby jakby tam te moby, bo one powinny iść na strzał i powinny być więcej. Także z rana samego to jestem w stanie, mówię, trzy razy obrót zrobić i ten. I nachapać się, nie? Tych itemków. 11. No, biegniemy. Zobaczycie, strzelajcie ile to będzie kasy. Strzelajcie. Ja byłem troszeczkę zaskoczony, bo już myślałem, że będzie taka siorka całkiem konkretna. A tu patrzcie, co tu się wydarzy. Zobaczcie. Zobaczcie, co tu się wydarzy. Ja oczywiście mam filmik już z tego questa inny na kanale z dawnych lat, jak EEK robiłem na początku. Leopold. Tylko tam chyba zbierałem do oporu. Nie wiem, czy widać. Widać chyba tu na górze, nie? 4868 adeny. No i co? Póki mam WW, wracam tam, żeby dobiec. Trochę daleko trzeba biegać od GK, ale widzicie, wszyscy biegają, nie? Wszyscy biegają. No to co? To teraz pewnie na koło 30. Jak nic nie wymyślę wcześniej, to koło 30 levelu się odezwę.